Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po prawie 2 latach przerwy wracamy do cyklu niedzielnych komentarzy na fali słowa. I wracamy rzeczywiście na fali słowa, ponieważ znajdujemy się w studiach radia Profeto.pl. Kiedy 2 lata temu tworzyliśmy czołówkę, jeszcze nie było mowy o radiu. A czołówka była już radiowa. Ale co ciekawe, w ten sam dzień, kiedy nakręciliśmy zapowiedź nowego cyklu i pierwsze odcinki, na popołudniowym spotkaniu grupy Profeto powstał pomysł na radio. Więc ten powrót jest symboliczny i myślę, że już teraz będziemy trzymać fason i poziom, żeby co niedzielę właśnie móc spotykać się na portalu profeto.pl i komentować i wspólnie dzielić się Ewangelią, którą Kościół nam daje na poszczególne niedziele. Dzisiaj niedziela palmowa. Dzisiaj czytamy słowo, które mocno nas uderza, które przenika nasze serca. Wchodzimy w Wielki Tydzień, a słowo, które dzisiaj słyszymy, słowo, które towarzyszy Jezusowi, który wjeżdża do Jerozolimy, słowo, które jest wyznaniem Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, powinno nas zaprosić do tego, aby dołączyć do tych, którzy w Jezusie Boga wyznają. Jest jednak jeden moment, w którym powinniśmy się zatrzymać. Wchodzimy bowiem w Wielki Tydzień i to do nas należy decyzja, po której stronie barykady w Wielkim Tygodniu będziemy. Jeśli dołączymy do tych, którzy wołają teraz Hosanna, a już niebawem będą krzyczeć ukrzyżuj Go, stracimy szansę, może i nawet na zbawienie. Jeśli zaś dołączymy do świętego Jana i pobożnych niewiast, które idą z Jezusem aż na samą górę Kalwarii, na pewno wejdziemy do nieba. Słowo z Ewangelii Łukasza, które Kościół nam daje na procesję z palmami, brzmi w jednym ze zdań następująco. Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Chrystus tak odpowiada tym, którzy nakazują uciszyć tłum, który wyznaje w nim Mesjasza. Chrystus mówi jasno, to jest moment, kiedy cały wszechświat wyznaje Mesjasza w Jezusie z Nazaretu. Jeśli ludzie umilkną, to kamienie wołać będą. Przyłączmy się do tego wyznania, które cały wszechświat dzisiaj składa. Wyznajmy w Jezusie Pana i Zbawiciela i Wielki Piątek dołączmy do przyjaciół Jezusa, a nie do tych, którzy krzyczą ukrzyżuj Go.